chcesz. Obserwowałam cię, Delsinie Row. Sprawdzałam cię, gdy zbierałeś swoje sztuczki. Imponujące. Tak? A ja z kolei wiem wszystko o tobie. To ty sfingowałaś tamten wypadek. Wysłużyłaś się Henkiem, oczerniłaś Eugene'a i Fetch, by wyjść na bohaterkę. Ktoś musi chronić przewodników. Chronić? Wyobraź sobie, że odkąd udało mi się przejąć od wojska nadzór nad przewodnikami, ani jeden przewodnik, ani jeden z nas nie zginął. Oczywiście, że nie. Bo wszystkich wyłapałaś i pozamykałaś. Tak, w Carden Cay. Chroniąc ich przed wściekłym tłumem żądnym krwi. Nie było lepszego rozwiązania, uwierz mi. Po prostu podjęłaś decyzję za nich, tak? W tej sytuacji to było konieczne. Widziałam, jak ludzie na ciebie patrzą. Wzbudziłeś w nich zaufanie. Akceptują cię, choć jesteś odmieńcem. Musisz wykorzystać tę popularność, to zaufanie. Przekonaj ich, że jedynym lekiem na bioterrorystyczną zarazę jest DOZ. Czy ty wiesz, że za wymordowaniem ponad połowy przewodników w rzezi sprzed 7 lat stało właśnie wojsko? Jak odzyskają władzę, to wydaje ci się, że nie wrócą do starych, sprawdzonych metod? Nie. Nie, wpierw zdemaskuję ciebie. Potem twoje oszustwo. I zobaczymy, kto jest prawdziwym obrońcą. To wyrok śmierci dla wszystkich przewodników. Nie pozwolę na to. Nie dasz rady mnie powstrzymać. No i się zaczęło. Aj! To jest właśnie to. Aha. Dawaj, szybciej! Fuck! Jest. Aż to Francja jedna. Kurde, ale ma moce, ja pitole. No ruszaj się. Trzeba uciekać. Kurde, o! Jest. Szybko, telewizor. Aj! Aha, dupa. Nie dać się ukamieniować. Kurde, co się... Ale jaja, właśnie mi się gra zawiesiła, a tak się wszystko zdupczyło coś.
Tyle się działo na ekranie, że aż się zablokowało. Jakiś błąd się pokazał. Chcę coś tam. Ale jazda. Nie dam się złapać. Kurde, to odbija te moje. Czekaj, ile razy trzeba jej skopa dać. Wow. Kurde, trzeba ją nawalać wtedy, jak nie ma tej osłony. Aha, super. Oła! Szybko. Leży. Kurde. Szybko do ekranów. Aj. A, bycie szlak. Kurde, jak nie... No nie mi, ona ma życia. Jest. Opa. A już nie zdążyłem. A. Leży. Szybko. Aj. Do ekranów, szybko. Chcesz mojej mocy? Masz co chciałeś. Siedem lat temu moja jednostka ratowała ludzi przed nowym zagrożeniem. Przewodnikami. Ludźmi z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Którzy potrafili zabijać. I mogli zamieniać innych w przewodników. Spotkałam bratnią duszę.
Podążała za mną, kiedy ja próbowałam wrócić do oddziału. Szłyśmy przez miasto, w którym wszyscy chcieli naszej śmierci, bo stałyśmy się inne. Niechęć wobec nas rosła. Ludzie byli przerażeni obecnością przewodników. Choć byliśmy niegroźni, traktowano nas jak potwory. Gdy władza została przejęta przez wojsko, uznano nas za zagrożenie. Jako żołnierz byłam w kropce. Musiałam wybrać. Znalazłam inne wyjście. Jedyne możliwe. Gdy schwytałam przewodnika, zdobyłam zaufanie rządu. A to był dopiero początek. Wkrótce powstało DOZ. Mieli nas za zgraję mutantów, polującą na inne mutanty. Ale było inaczej. Chciałam uratować jak najwięcej przewodników. Moi bracia mogli żyć. Ale tylko za murami Curden Cay. Siedem lat ich chroniłam. Siedem. Nie odbiorą mi tego ani rząd, ani armia, ani ty. Ty przez 7 lat więziłaś ich. 7 lat piekła. Powiedz, co ty byś zrobił? Otworzył bramy? Curden Cay Station? Uwolnił ich? Żebyś wiedziała. Świat się nie zmienił przez 7 lat. W zamknięciu są bezpieczni. Mogą żyć. Na wolności zginęliby w tydzień. Powiedz mi, kto jest wybawcą, a kto potworem? Tego chciałeś? Wygrałeś! Oboje mamy tę samą moc. Tylko tyle, że ja miałam 7 lat, żeby ją poznać. Dobra, co ja mam robić? Pomóż mi! Nic nie mogę zrobić! Potrzebuję przekaźnika! Okej, Delsin! Poszukam! Sekundka! Co? Nie słyszałem! Jest. Super. Kolejna moc. Aha. Na razie to z mocy zginąłem. No ta moc to jest do dupy trochę, bo co ja, tylko mogę biegać? Nic więcej. Co ja mogę robić?
złapie tego! Nie no, kurde. Nie wiem, co ja mam robić z tym szarżą. Przebiegam normalnie przez tego frędzla. Co ja mam robić tutaj? Nie złapię tego! Upgrade? No. Mało tej energii idzie. Ła. Koniec. Kurde. Wow, trzecia. Jest, nóżka poszła. Udało mi się znaleźć. I więcej nie trzeba. Wszystkie? Łohoho! To będzie dobre. Gdzie ja poleciałem? Pod ziemię. Kurde, a on szybko ginie tutaj.
Patrząc ile życia zostało w Francji, to... Nie da mi wstać nawet. Co za szmaciura. No nie! Pieprzaj, kurde synek. Kurde! Pieprzaj! Kurde, ale... Spieprzaj, kurde, nic nie widzę. Czekaj. Ja pierdzielę.
Szybciej. Yeah! Fucker! Tak. Mówią, że to boli. Gdy opadł kurz, wszystko co zostało z Augustin to jej oczy, zamknięte w betonowej skorupie. Wściekłość, która w nich płonęła chwilę wcześniej, została zastąpiona strachem. Zniszczyliśmy fortecę, którą zbudowała, armię, którą stworzyła, jej marzenia, jej plany na przyszłość. Cały świat miał się dowiedzieć, że poniosła klęskę. Została pokonana przez gracza, ćpunkę gracza! I małomiasteczkowego rozrabiakę. Tłum cieszył się, gdy ją zabrali. Przedtem nikt nawet nie wyobrażał sobie, że przewodnicy i zwykli ludzie mogą egzystować razem. A teraz ja zostałem zwiastunem nowej ery. Przewodnicy, którzy przez lata byli zamknięci w Cairn Cay, zostaną wkrótce uwolnieni. Będą żyć, jak im się podoba. Tworzyć własną przyszłość. A ja zdobyłem to, po co przyjechałem. No i miałem obietnicę do dotrzymania. Betty? Ach, ten syn. Jesteś. Nie ma ich. Tak. Zniknęły. Coś ci obiecałem, prawda? A co z resztą? Dopiero przyjechałem. Jeszcze nie wiem. Uratowałeś mnie, Delsinie Row. Wiesz, a komisze? Dbają o swoich, tak? A gdzie Reggie? Reggie... Reggie mnie uratował. Kocham cię, bracie. I będę tęsknił. Hej! Wej! I'm gonna get complain! No i co, dobrnęliśmy do końca. Dzięki wszystkim, którzy ze mną dobrnęli. Od początku byli, a ci co byli w trakcie, to zapraszam do pierwszych odcinków, które zacząłem. Kurczę, stream na żywo to był. No i się udało skończyć. No, cieszę się z tego. To przeważnie jakieś gry to zaczynałem i nie kończyłem, no ale teraz nieważne ile jest tam od wyświetleń, gram sobie, bo chcę przejść sobie gry i tak teraz będzie. Co tu jeszcze nas czeka? No ścieżka złego, Bad Karma. Tak myślę, żeby też to nagrać, no bo w końcu to są też misje, tylko że... złego, będę teraz takim skurczysbykiem. No i będziemy rozwalać tych cywili, grajków ruskich, wszystko na czerwono. O, będzie rzeźnia na czerwono, będziemy żołnierzy w łeb. O, no wszystko to co jest na złą karmę. Także dzięki za uwagę. Dzięki za subskrypcje, jeżeli któreś dzięki temu filmikowi powstały.
Proszę, można tą czapkę zdjąć. Fuck, dobra. Dzięki, do zobaczenia, do następnych filmików. A radzę subskrybować kanał, bo niedługo będą fajne premiery i coś będziemy razem grać. Troy Baker, no. To był ten gościu z tego, z The Last of Us. Znaczy to po polsku to był Maciek Musiał, jeżeli ktoś kojarzy. Z rodzinki.pl gość. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.